Tam w regulaminie było, że nie trzeba być człowiekiem, żeby czytać, więc Misza, ty też ustaw się spokojnie tam i przeczytasz. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! Po zakorzenionej niechęci Elizabeth była świadoma wyróżnienia, które ją spotkało. Rozwiązłość i rozrzutność, o które nie wahał się oskarżyć pana Wickhama, zaszokowały ją niezmiernie. Zwłaszcza, że nie mogła uznać owych oskarżeń za podstaw. Którego mimo licznych prób nie zdołał sobie stłumić. Wyraził jednocześnie nadzieję, że pan nawet wynagrodzi mu to, przyjmując oświadczynę. Pójdź w wodę fantazji. Tak, 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 zrób to dokładnie. Pójdź w wodę fantazji. Codziennie. Śmieję na całe gardło. Amelie, twoja etcetera. To się bez śladu. I jakie wzbudziła ona emocje? Lorów młodzieńca. Chodzili na manowce. Jego milczenie było dla Elizabeth istną torturą. Wreszcie odrzekł wymuszonym tonem. To odrzekł. And that is all the answer I am to expect. To z goflem. Nie, nie będzie czytać. No wiadomo, jest wiadomo. Którego potraktował okrutnie, bynajmniej nie siląc się na usprawiedliwienie swojego postępu. Pani rozważna czy romantyczna? Rozważna. Chyba nie. Że to pan Darcy może wyjechać z hrabstwa, on bynajmniej nie ustąpi pola. A jednak to on sam, z własnej woli. Czytał. Są numerki, są numerki. Dobra, jest, dowiemy się, co było dalej, tak? Wyrażającej chciwości, przy czym skromny majątek wybranki świadczył nie o umiarkowaniu adoratora, lecz o zachłannej żądzy. Trzymałbym z siostrzeńca. Rodziców. Mości i męż. Oraz wyrażał nadzieję, że będą się często spotykać w pałacu St. James. Jest! Brawo! To był zaszczyt, słuchajcie. 3, 4. Panie Darcy! Macie. Ostatnio, już.